Uwaga. Ły! Ej, ale... No ale ładnie siadła, za 22 punkty, za 7 prowizji. Siemanko, witam was w omówieniu pierwszej talii w nowym sezonie. Na pierwszy ogień leci Deszcz z bestiami. Myślałem, że wezmę pod lupę od razu kraba pająki, ale stwierdziłem, że ten deszczyk za mocno mnie kusił. No i nie zawiodłem się, bo dzisiaj na streamie pograłem właśnie tym deszczem. Później trochę elfami, no i na końcu krabopająkami. Najlepiej poszło mi właśnie tutaj Skellige, ponieważ skończyłem z bilansem 4-6. Także naprawdę spoczko na start sezonu. Jest tutaj spory potencjał. Myślę, że będzie trzeba jeszcze troszkę, no być może tą talię trochę lepiej optymalizować, no ale to wyjdzie w praniu wraz z... w miarę upływu czasu w tym sezonie. Będziemy sobie na bieżąco tą talię po prostu ewentualnie upgrade'ować. No a na starcie mam taką propozycję, która uwzględnia wszystkie te najnowsze karty, które wyszły w tym sezonie, tak jak Żabnica, Wąż Morski, Kelpie oraz Kraken. Jedynie na Krakena nie mogłem sobie pozwolić, żeby zrobić go premium. Resztę kart mogę wam tu nawet zaprezentować, proszę bardzo. Jedna z lepszych kart premium, myślę, w historii. Bez dwóch zdań, Kelpie, coś pięknego. Naprawdę należy tutaj docenić grafików. W tym wypadku jest tutaj Renata Murowińska. No piękna, piękny art. Mamy tutaj Żabnicę, także tutaj proszę bardzo. Oj, oj, oj. Haps, no, taki mały jumpscare nawet zaprezentowany. Wąż morski nie zachwyca niestety jego karta premium. Myślę, że nawet troszkę lepiej wyglądał, zanim go stransmutowałem. No, ale nie ma co się czepiać. I tak sieje grozę, sieje postrach. Czy sieje postrach także na planszy? To zaraz może do tego dojdziemy, bo głównym założeniem deku jest kumulowanie deszczu po obu rzędach, najlepiej z rozstawionymi morskimi wysłannikami, ponieważ morskie wysłanniczki czy morski wysłannik po prostu wzmacnia się za każdym razem, gdy jednostki rywala otrzymują obrażenia z deszczu lub sztormu, co po prostu czyni je tutaj niezwykłym silnikiem. Swoją drogą też kolejna niesamowita karta premium. Mamy tutaj świetny finisher w postaci upadłej flaminki. Wchodziła mi odpowiednio za chyba 12, 14 i raz rekordowo za 22 punkty zagrałem upadłą flaminikę za, słuchajcie, 7 prowizji. Coś nieprawdopodobnego. Nawet te 12 punktów było spoko. No a tutaj ona naprawdę może te wartości punktowe jeszcze uzyskiwać wyższe niż 12, no bo tak jak mówię, no nawet do 22 punktów. My tu mamy tych bestii mnóstwo, więc też Kelpie tworzy tutaj nam deszcz na 5 tur. Ja myślałem, że Kelpie będzie, wiesz, głównie korzystał na tym, że no tworzy ten deszcz, tak? A tu się okazuje, że naprawdę za każdym razem, gdy wroga jednostka otrzymuje obrażenia od deszczu lub sztormu, no to wzmacnia niewzmocnioną sojuszniczą bestię. Ja myślę, że tych bestii po prostu nie będzie tutaj, wiesz, zbyt wiele. No a tak naprawdę bestia to jest opętana syrena tworzona z Gniewu Morza. Bestiami są tutaj kruki i posłańce, tak? Bestią może być też mało harfre i naprawdę Kelpie poza tym deszczem dodawała jeszcze tutaj sporo punktów na polu bitwy. Tutaj naszym głównym wrogiem jest oczywiście wiewiórka lub Xavier, bo jak wygnają nam Ryogana, no to tracimy tam pewną część win condition. Xavier, przepraszam, Ryogan nieumarły, skumulowane nadmiarowe ilości deszczu czy sztormu po prostu jest w stanie odpalić za jednym zamachem w jednej turze, jeśli po prostu wskrzesimy go z cmentarza. A my tu mamy do wskrzeszenia oczywiście Fokusję, a także błogosławieństwo. Zawsze robimy to w rundzie trzeciej, jeśli skumulujemy tam kilka tur sztormu, kilka tur deszczu i zagramy Ryogana z cmentarza, to po prostu punkty są niesamowite, a dorzucając do tego jeszcze morskich wysłanników, no to po prostu nie ma co zbierać. Czasem te wartości punktowe osiągają naprawdę wysoki poziom, no tylko, że trzeba się tutaj fajnie porozstawiać, no i musimy uważać na jakieś blokady i tak dalej. Wiadomo, że tutaj najlepiej, gdy tworzymy ten sztorm, no to najlepiej jest mieć jak najwięcej jednostek w rzędzie przeciwnika. W jednym rzędzie po prostu. Tutaj z pomocą przychodzi do nas oczywiście Kraken, który sam jest tutaj jedną z tych jednostek, które będzie sztorm obijał, no a także przynosi 3 sąsiadujące jednostki razem ze sobą właśnie do tego rzędu, w którym postawimy Krakena. Kraken jak ginie, no to tworzy nam się jego bazowa kopia u nas na polu bitwy, no i jeszcze wzmacnia się o ilość unikalnych sojuszniczych bestii, które kontrolujemy, więc Kraken może robić naprawdę super wartości punktowe, ale nie zawsze udaje się go zbić do końca, o tym musimy także pamiętać. Fulmar, poza tym, że zagrywa nam łzy syreny, które także tutaj mamy na rozmieszczeniu, no to jeszcze na rozkazie może zmienić tury deszczu w danym rzędzie rywala na sztorm. Jak wiemy, deszcz zadaje tylko punkt obrażeń 2 jednostkom losowym w danym rzędzie, a sztorm bije wszystkie jednostki w rzędzie, przez co no wyobraźmy sobie, jakie tutaj wartości punktowe dzięki temu może osiągać morski wysłannik. Naprawdę na tym korzysta, synergia jest ogromna i przyjemnie się tym pyka, tylko no tak jak mówię, trzeba tutaj rozsądnie zarządzać tym deszczem. Mamy także Meluzynę, która wiadomo sama w sobie stanowi o mocnym argumencie, mocnych punktach. Meluzyna także co turę może nam czynić, może dla nas produkować deszcz, jeśli obija oczywiście jakiegoś druida, tak, czy kultystę, przepraszam, jeśli obija kultystę, no a tutaj kultystę mamy na przykład wyznawcę Meluzyny, czy też po prostu Fulmara, tak aby móc co turę ten deszczyk z Meluzyny tworzyć, łamać się nią, no bo to po prostu także jest opłacalne. Zamieniamy 2 punkty w potencjalne 4 z deszczu, no i być może jeszcze kolejne punkty z morskich wysłanników. Z lidera mamy także 2 razy po 2 tury deszczu możemy sobie tworzyć, do tego tworzy nam się ta opętana syrena i staramy się po prostu w pierwszej rundzie porozstawiać z morskim wysłannikiem. Możemy sobie zaczynać z wyznawcy Meluzyny, tworzymy ten deszczyk sukcesywnie, no i przede wszystkim staramy się tutaj wygrać tą rundę pierwszą, tak aby nawet czasem kosztem straty karty, tak aby mieć długą rundę trzecią, no bo na tym nam tutaj najbardziej zależy, gdy będziemy mieli dużo czasu na skumulowanie tego deszczu oraz sztormu, tak aby później wypuścić z cmentarza Ryogana i całą tą pogodę ulewną spełnić w jednej turze, czyniąc przy tym, siejąc przy tym niesamowite spustoszenie w szeregach przeciwnika. Żabnica i wąż morski. Wąż morski, no to no taki po prostu niedźwiedź szkoły, przepraszam, nie niedźwiedź szkoły Wiedźmina, tylko Wiedźmin szkoły niedźwiedzia, no bo też przeważnie trzeba z tym troszkę poczekać, jeśli chcemy, żeby ten wąż morski wzmocnił się o jakieś tam punkty, no ale naprawdę spoko opcja, no jest przede wszystkim bestią, a jak wiemy na tym skorzysta Flaminka, czy też wzmacniać będzie być może Kelpie, jeśli nie będzie wzmocniony jakoś super ten wąż morski, więc tutaj myślę, że tutaj naprawdę wąż morski spełnia swoje zastosowanie, ale jakieś szczególnie mnie nie porwał. Żabnice są natomiast równie nader ciekawe, bo mogą nam dać tak naprawdę 3 punkty dodatkowe w danej rundzie, odchudzić nas także z 2 kart, no ale pamiętajmy, że jest też druga strona medalu, w której żabnica może nam uciec z powrotem do talii, jeśli w żadnym z rzędów przeciwnika nie będzie sztormu ani deszczu, więc musimy o tym pamiętać. Jak chcemy sobie na przykład spasować, a mamy żabnicę na planszy, a u rywala nie ma deszczu, no to one nam wrócą, więc musimy sobie wtedy odjąć 6 punktów. Z drugiej strony, jeśli to nie przeszkodzi nam na przykład w wygraniu rundy, a one i tak do nas wrócą, no to będziemy mieli te 6 punktów na rundę następną. Też carry overu tak naprawdę, co nie? No ale też się nie odchudzimy, więc tak mówię, 2 strony medalu, ale może to służyć jako broń obosieczna, ale przeważnie myślę, że spełnia tutaj swoje zastosowanie. Naprawdę ciekawa propozycja. No i kolejna po prostu bestia do kolekcji, poszerzająca wachlarz punktów na finiszu od upadłej Flaminiki. Do kopiowania morskich wysłanników mamy tutaj oczywiście jeszcze megaskopy, no i czasem po prostu, gdy na przykład zostanie wygnany Ryogan i nie będziemy po prostu go wskrzeszać, no bo nie będzie jak, no to możemy sobie z Fukusji na przykład zagrać właśnie morskiego wysłannika, przy okazji cmentarza, przy okazji czyniąc sporo tur deszczu, no ewentualnie też z błogosławieństwa. Tak samo jak nie będzie naszym celem do wskrzeszania Ryogan, no bo po prostu gościu nam go zwiewiórkuje, no to można sobie wskrzesić nabitą do prawdopodobnie dużych wartości punktowych Meluzynę, którą oczywiście staramy się grać także w pierwszej rundzie, żeby zdążyła nabrać tej masy, powiedzmy. Kruki posłańce to zwykłe tutaj odchudzarki, poza tym mamy jeszcze dekret królewski, aby wyciągnąć jedną z kluczowych kart, no i wiadomo, że Ryogan tak samo nas z tej jednej karty już na starcie odchudza, więc są kruki do odchudzania, jest żabnica, jest Ryogan, który zaczyna na cmentarzu, no i dekret królewski także przeważnie. Myślę, że powinniśmy tutaj dobierać wszystkie karty, jeszcze mając na uwadze fakt, że maska Urabura też może nam tutaj deczek o jedną kartę skrócić. Tyle na starcie, jak macie jakieś pytanka, walcie śmiało w komentarzach. No ja nie pograłem tym jakieś dużo, no ale jest pierwszy dzień sezonu, a chciałem dla was już jakiś tutaj deczek zaserwować. Więc widzimy się, kochani. Jakimś cudem być może zrobię dzisiaj streama jeszcze wieczorem, chociaż nie obiecuję. Natomiast jutro o 13:00 odpalamy streama przedłużanego. Nie może ciebie, byku, zabraknąć. Jeśli ktoś nie wie, co to jest to stream, w którym to wy decydujecie o jego długości. Mamy tam 4 godzinki podstawy, a później na dodatkowy czas zmieniają się wasze subskrypcje na Twitchu, czy też donacje, także zapraszam serdecznie. Ostatnio taki stream trwał 24 godziny, no i wiadomo, że większość tego streama poświęcamy właśnie Gwintowi. Na teraz, jak mamy nowy sezon, no to naprawdę będzie co robić i przetestujemy sobie wszystkie te najnowsze karty, to wam obiecuję, z każdej frakcji. No a wiadomo, że poza tym, jeśli jakoś mocno się przedłuży, no to będą jakieś gierki z widzami i też być może inne, w inne gry też może sobie coś tam popykamy, ale głównie Gwint. Tyle ode mnie, łapki w górę, komentarze dla zasięgów, jak zwykle mile widziane. Taki deczek serwuję wam na starcie, miłej zabawy, byki. Myślę, że w miarę upływu czasu tego trwania sezonu będziemy jeszcze ten deczek upgrade'ować i optymalizować. Wiem, że też pasowałaby tutaj taka wersja z nekerem, no bo po prostu mamy te mega skopy, ale z drugiej strony musielibyśmy uciąć Krakena, Fulmara, Meluzynę, a na razie chciałem przetestować wszystkie z tych nowych kart, czyli także właśnie tę potężną bestię, jaką niewątpliwie jest Kraken. Pozdrawiam serdecznie i widzimy się na gierkach rankingowych. Dobra, let's go! Kolejne starcie przed nami. Na razie bilans 1-1, porażka z Kolgrimem, zwycięstwo z syndykatem na odliczeniu. Jak się Ryogan sprawdza? Nie wiem, jeszcze nie udało mi się go wyciągnąć. Ani razu w tych dwóch grach. O, mirror, kto to lepiej poskładał? Ryogany już tutaj na tym... O, Ryogany już na cmentarzu śmigają, więc świetnie, że dobrałem wiewiórkę. Oczywiście wymieniamy sobie żabnicę. Haps, i wiecie co jeszcze wymienimy? Żabnicę. Poza tym ręka wygląda świetnie, chociaż ja tutaj jeszcze poszukałbym czegoś, przykładowo meluzyny albo dekretu, żeby ją zagrać. Dobra, sprawdźmy, czy meluzyna chowa się pod małą harfrą. Otóż był to kineskop. Ha, no dobra. To w takim razie rozpoczynamy zmagania. Chyba krukiem powstańcem sobie zaczniemy. Yes sir. Tak, kruk powstaniec. Kruk obsraniec. No i co? Jakaś maska Uroburosa? O. Ola, ola. No nieźle. Wiecie co? Ja chyba wyrzucę tutaj małą harfrę. No da się planszę kupić, ale ja próbowałem kupić jakiś, szwankuje sklep po prostu, wiesz, o to chodzi. A nie, że się je w ogóle nie da kupić. Sklep szwankuje. Dlatego, nie? O to chodzi. Wszystko pochłonie morze. Kolejka jest chyba po planszę, wiesz, za długa. Morświnka przesyła pozdrowienia. Pozdrowienia do więzi... Co? Dobra, łzy syreny sobie zagramy w tym momencie. Tak, i tyle. Łzy syreny. No i co? No czekamy na rozwój sytuacji. Ciekawe, czy będą to bliźniacze deki, czy będą jakieś subtelne różnice chociaż. Już widzimy pierwszą. On ma Ryogana Premium, a ja nie. Także no. No to nie ma żartu z tym, bratku. Kurczę, nie wiem. Tutaj ten kineskop zapodawać, wiesz. No chyba zagram, bo jakieś punkty wypadałoby tutaj robić. Ja. O, elo, siema, to masz khada. To masz khada. Siema, Tomku. Ale ogarnę tą planszę. Chcę ją zrobić, bo wygląda zacnie. Badajcie pod filmik najnowszy, coś zostawić, ci, którzy nie byli jeszcze, podbić zasięgi w tych ciężkich, gwintowych czasach. Ej! Praktycznie te same ruchy czynimy z typem. No nic, ja już sobie ciachnę swoją wiewiórkę. Myślę, że on też gra wiewiórkę. No, wiewiórka pasuje do tego deku jak ulał, bo jest bestią, nie? No i w tym sezonie będzie można wygnać właśnie Ryogana, tam z potworków, tą kartę organiczną. Syndykat dostał tą kartę za 5 prowizji, która na cmentarzu też leży. No i takie tam. Ale super, Tomciu. No to świetnie, że tak chodzi ci ten. Ty, ale przypałowa opcja. Właśnie się zorientowałem, że przegrywam na równych? Ojej, tak wyszło jakoś tak. Za wolno mi to szło. Te rozstawianie się. Sadgę. Ten kineskop za wolno zagrałem. Nie wiem, co sobie myślałem. No to super, Tomciu, że chodzi ci tak ten archegryf. Ja planuję jeszcze sprawdzić... Ponoć potworki troszkę sobie nie radzą, niestety. Ja planuję jeszcze sprawdzić elfy na pewno. Dzisiaj. Po tych deszczowych przygodach. Fuck. Co to jest? Co jak on ma wersję z Neckerem? What tego? God damn. Niedobrze. Oj, oj, oj. Fuck. Zapłacicie cenę, jakiej zażądało morze. Tylko jak ktoś gra Sirocco, to kaput. Na piratów też praktycznie auto lose. Także trzeba mieć szczęście do meczapów. Aha. Nie. Wyciąg z mini skorpiona mi tu załatwił. Ej. Dobra, Kraken. Ej, myślicie, że to czas na debiut Krakena? Krakenami, krakhydami, flow karatekami. No nie wiem w sumie. Chyba nie. Kurwa, lipa. Stary. Ale stres. Pourazowy mam. I przedurazowy też trochę. Wiesz? Chcesz? Ja nie. Niewiarygodne. Ludzie są znani jak morze, równie zdradliwi. Na końcu wszystko pochłonie morze. Siema, Mizikashi. Kikimory Turbo OP Imo. Ja mam troszkę w tym sezonie się ciężej na starcie, bo skończyłem w tym nieszczęsnym top 500 i biję się prawdopodobnie z jakimiś też kozakami, nie? Więc ojojoj. Nie, no znowu! Czemu mi to zrobiliście? Co za psie syny. Baby. Kurde, Lipton, bo nie naładuję sobie, wiesz, meluzyny na numer 3. Morświnka już tu przysyła pozdrowienia nawet. Co to ma w ogóle znaczyć? Naprawdę, brudną rzeką mieszka człowiek. Strach jest. Siemanko, siemanko. Tego kloga też bym sobie zagrał klogiem. Klog. Nie wiem, o czym w ogóle mówicie. Ja nie było takiej sytuacji. To są pomówienia. I proszę tutaj mnie nie oczerniać. Proszę się ogarnąć, otrząsnąć, bo nie mogę słuchać już tych bzdur. Stek bzdur. No i robi coś ten Kelpie pasywnie, widzieliście? No i dobra, spróbujmy. Ej, jeśli on nie gra wiewiórki na przykład, a w sumie nie zagrał jeszcze, to może coś tu podziałamy jakimś cudem. Nie wiem. Nie wiem, jak to będzie, ziom. No dobra, nic lepszego tutaj mieć nie mogę. To tak. Na Ryogana błogosławieństwo. No i tyle. Nie wiem, co chciałem jeszcze tu rozkminiać. No nic, no to gramy. Nie podoba mi się to. No ale... Zobaczymy, nie? Nie mówmy, wiesz, hop. Zobaczymy, czy Kraken coś tutaj podziała ciekawego. W ogóle to naprawdę chyba jest necker, on tu się... O nie, no. Żart owałem. Aha, i znowu. Ja nie mogę, trzeci raz to zagrał. No to tyle z Meluzyny. Ja cię nie mogę. Bratku. Tutaj dam, bo ja będę przynosił na bliskie starcie Krakenem, nie? Prawdopodobnie. Ten z niewiarygodną techniką, nową liryką. Okej, 3 jednostki idealnie pod Krakena, super. Patrzcie to. Czemu? Raz, dwie, trzy. Cyk. No i tyle w sumie. Tyle w temacie. Ciekawe, czy damy radę go do nas cofnąć, nie? Chyba damy, bo tu mam cios z węża morskiego. Wąż rzeczny, niebezpieczny. Dawać coś na zasięg daleki, bo jeszcze mam trochę deszczu. Tak. O, to lipa będzie, stary, z tym deszczem. Ugułem. I ugułem całe te... Oj, oj, oj. Chyba już flaminkę zagram, bo... Szczerze powiedziawszy. Nie wiem, czy coś będzie na nią miał. Nie obchodzi mnie to. Uwaga! Łeee! Ej! Ale! No ale ładnie siadła. Za 22 punkty, za 7 prowizji. Ciekawe, co ma na nią. Czy coś ma na nią. Za 22 punkty, za 7 prowizji! Super! Polecam. Je, ty! Czemu? Ale bestii tutaj narobiłem, zobacz. Kelpie teraz dopiero. Fajnie, będę miał gdzie deszczyk spełnić. Od wyznawcy. Tak, raz. Czekaj, nie, to i tak ten gniew morza zrobimy. Ojej, ja nie wiem, czy ja dobiję tego krakena. Kurwa. Kurcze, znaczy pieczone. Chciałem powiedzieć. Nie, no nie mów, że Krakena nie dobije, stary. Ale będzie. Jest, uwaga! Kraken, Kraken! DJ jest fajny też, ale jest jeden problem. Istnieją takie karty jak Wilgefortz czy Gni. No, istnieją i zakazany rytuał, na przykład. Meluzyna jeszcze gowalnie? No, jeśli nic tam nie włoży, to będzie śmiał. Śmiesznie. No, nie włożył. Od tego. No nic, on nie ma swojego Ryogana, przynajmniej tyle, nie? A ja mam, owszem. Czego potrzebujesz? Ryogan! Raz, 3, 4. Tutaj go muszę dać. Hops! Nie czuję się ani martwy. Ja ci dam rybi oddech, ty. Mamy to! Let's go, boys! Mirror ogarnięty, pomimo porażki na równych fair 1. Także... Kuta fuero. Puerto Rico. Incognito. Dobra, nice. Niestety jedyna dzisiaj porażka tym deckiem to właśnie z Kolgrimem. Oj. No nic. Może tym razem się uda. Kto wie? Zobaczmy, sprawdźmy. O, wywiórka. No nie podobierałem, nie? A będzie mnie klogował typ, patrz. 4 kluczowe karty praktycznie. No tak. Nawet nie liczę teraz Kelpie, nie? Bo tutaj Flaminka wchodzi za 22 punkty raz mi weszła. Więc tutaj ją liczyłem w tych kluczowych. No i dekretu też nie ma, nie? A ja zaraz będę dociągał stare jakieś, wiesz, jakichś strażników, czy jakieś... No nic, dobra, lecimy. Let's just fucking get it, boys. Zapłacicie cenę, jakiej zażądało morze. Trzeba spróbować. Chociaż wcześniej grałem na lidera z aresztem. A teraz mamy decyzję taktyczną, nie? Więc coś... Chociaż pod tym względem innego. Lepiej iść tutaj niż na froncie. Toksykolog. To jest taki toksik. Sandor de Bacala. Baby. Meluzynkę ładujemy. No nie wiem, fajnie, że nic na razie nie zrobił morskiemu wysłannikowi. W sensie, no, stoi, tak? A to jest, to może być klucz do wygrania tej rundy. Mam cię, ty śmierdzący kozi synu. Oczywiście byłoby super, jakby typ się tutaj rozstawiał po obu rzędach. Hajdawer nam delikatnie w tym chce pomóc. Ciach. Pa. Ale ulewa. No. Tak. Stary, już to widzę, nie? I właśnie w meczu z Kolgrimem nie dobrałem Flaminki, nie dobrałem Krakena. Chyba Kelpiego też nie? No i niestety była sromotna porażka z Klugersem. Nie wiem, machnę kineskop. Znowu chyba troszkę późno go zagrywam. Ale dobra. No to zrobiłem sobie deszczyk. Już są żabnice. Szkoda, bo jak one wyskakują, to widzieliście, że morski wysłannik oberwał, nie? To nasycenie jest naprawdę niezłe z toksykologa. On jest mocny. Za 4 prowizji? Nie wiem, bardzo mocny wydaje mi się. No to co? Mamy alchemię na łapie, to można sobie kruka zagrać. Śmiało. Przynajmniej tak się odchudzimy. Chociaż znowu cios dla morskiego wysłannika. Zanosi się na burzę. Dobra, ale teraz już ładnie punktujemy z 2 morskimi wysłannikami, to naprawdę fajnie się tutaj rozstawiliśmy. No, jakbyśmy wygrali na równych i wyciągnęlibyśmy Kolgrima w... Co tak późno? Aha, bo tu... A, bo nasycił tego wysłannika. No tak. To nie chciał mu go blokować. Wąż morski już nawet spoko wchodzi. Powiedzmy. Ale nie wiem, czy... Już chcę go grać. Czy znowu megaskop, wiesz? A w zasadzie. Czemu nie? Bo go wyprzedzamy, nie? Nadal. Czekaj. Łe. Tak, wyprzedzimy go, no. Deszcz oczywiście w pancerz trafił. Patrzcie, ile jednostek wszędzie stary. I oczywiście w pancerz poszło. No tak. No a jakże? Ta nowa plansza typowa, by postawić Neckera, tak? Pasuje tam jako taka ozdoba? Mówiłem, że jest taka, wiesz, jakaś taka sala wykwintna, pozłacana, oficjalna. Na bogato, nie? Kurde, jakbym miał Fulmara, bym go zapodał normalnie. Szkoda, że deszcz mogę już tylko zrobić z Gniewu Morza, ale zrobię to, bo... Chcę tutaj powalczyć jeszcze. Ta wiadomość jest przeznaczona dla Fulmara, tylko dla niego. Ciri. Ojej, zapomniałem, że... Fuck, miałem skoczyć i dać żarcie. Ale i tak mało świruje, jak na to, że jeszcze nie dostała jedzenia. No szkoda, no muszę wyrzucić wiewiórkę, więc na równy go nie łapiemy. Ale... No... Nie wiem, zawsze coś chyba, tak? Patrzcie, ile tutaj punktów poszło. Szkoda. O, ale to była karta pułapka, widzieliście? Jo, bo tu już nie było deszczu. Ty, żabnice mi wróciły. Ta się obiła jeszcze. Ale byłby psikus. Łe. Okej, super, że jest flaminka, super, że jest kelpi. Teraz jeszcze... Kurde, no nie wiem, stary. Nie wiem, czy nie iść z nim w tą długą rundę, bo czy ja będę w stanie wyciągnąć Kolgrima? Trochę się cykam, że nie. No bo... Jeb, jaka meluzyna, ty! Wiecie czemu? No bo on ma jeszcze tych, wiesz... Słuchajcie, ja mam tutaj, niestety, ale... Fukusję, nie? To jest 14 punktów dla jego... Wiedźmińskiego tego, no. Mentora szkoły żmii, no. I chyba nie ma sensu tutaj się w to bawić. Z drugiej strony, no nie wiem, wrzucić teraz meluzynę, to już facet by miał tutaj pewne ciężary, myślę. Ciekawe, strasznie dziwne. Ja? Jest, to nie była wiewiórka. Nice. Ciekawe, czy ma w ogóle wiewiórkę. Super. Super, super, super. Czyli Kraken z dekretu. Jest wszystko, tak? Fulmara nie ma. I sporo brików, niestety. Raz, dwa, trzy. To jest jeszcze truteń jakiś. Dobra, tam przeboleję tego Fulmara chyba. Kurwa, tyle sztormu, ile on jest w stanie zrobić. Bratku, zaryzykuję chyba. Nie, no tak to mogę grać z Kolgrimem, stary. Okej, super. No to od razu wjeżdżamy tutaj z błogosławieństwo w Meluzyncie na starcie. Tak, owszem. Jak Modron Freja ma nas w opiece. Ale stres, bratku. Ciekawy jest woli mistrza Ercheny. Nieważne. Lecimy dalej, fuck. No dobra. Dobra, najpierw takie łzy syreny dla niepoznaki. Żeby w te jednostki tutaj zapodawał jakieś. Okej, leci ten truteń gigantyczny. Chyba. Nie. Aha, adept. No dobra. Jak nie mogę złapać mistrza, gdy tylko mnie zobaczy? No. Spoko Kelpie, nie? Ale ta premka to jest coś fenomenalnego. Dobra, i teraz morski wysłannik. Czekaj, czy ma blokadę jeszcze. Zabawmy się. O kurwa. Łe. Nie, to i tak będzie bardzo ciężka przeprawa. Dobra, chyba olewam ten deszcz. To się... nie, no nie mogę tak zrobić. Ten Kraken, nie, by się przydał. Przydałoby się Krakena zagrać, ale to jeszcze się wstrzymam, powiedzmy. Oj, oj, oj. Kraken, Fulmar, Flaminka, Fukusja w Ryogana. Gardło się nadwyręża. Dobra, to... Aha, ale Kraken w sumie mi przeniesie co? Tylko Fiona, tak? Kurwa. Kurczę, znaczy... Siema, Snopeczek Enginer, cześć! Łe. Ciekawe, czy ten morski wysłannik przetrwa. Jak tak, to myślę, że może być naprawdę grubo. Ciri już się domaga. Jakby była kamerka troszkę niżej, to byście wiedzieli przed chwilą jej łeb, jak mi tu wciska pod pachę. No już, czekaj chwilkę, no. Muszę tylko Kolgrima no, zniszczyć. Fajnie, bo on mi tu nie niszczy tym rinsem, nie? Czekaj, Ciri. Zablokował. Gdzie masz tego Kolgrima? Już powinien grać go przecież. What the hell? Chyba tutaj jakaś zaszła pomyłka. Ale Ciri świruje pawiana. Dobra, sprawdźmy tą... sprawdźmy tą flaminkę. No wcześniej mi weszło za 22, nie? Ale i tak to jest spoko za 7 prowizji. Słuchajcie, nie ma co. No jest Kolgrim. Bardzo słaby Kolgrim zresztą. I co? I co teraz? Ryogan. Super. No, ale to był pojedynczy Kolgrim po prostu z Riensem, nie? Troszkę inna wersja. Jeb, Ciri, co ty robisz tu mi z kamerką? Weź, proszę ciebie. Słuchajcie, GG, super, że udało się zwyciężyć. Dosłownie dajcie mi sekundkę, skoczę jej dać jedzenie. No dobra, szturm. Na blokojnie. Ojojoj. Wiewiórka mi się tu przyda. Jakby kompas grał 2 razy, ale chyba nie będzie tego robił, co? Bratku, mniam. Jest morski wysłannik, troszkę tutaj, troszkę deszczu, trochę dripu, trochę flexu. O, nawet kelpie. Ekstra. Dobra, zaczniemy sobie z wyznawcy meluzyny. Dorzucimy, oczywiście naciśniemy sobie maskę. Serio. Żabnica. Ojojoj, wiesz co, naprawdę. Dobra, ja ją diskarduję, bo ta reszta to się naprawdę może mi tu przydać. No nie wiem, czy harfrę. Dobra, to harfrę wyrzucę. Niech będzie. O! Jest już z nami drakkar przebojowy. Ta. Teraz tutaj... To jest podchwytliwe. Nie wiem, czy można tak powiedzieć, że to jest podchwytliwe, ale... Jakbym zagrał morskiego wysłannika, no to on pada od razu, nie? Bo się teraz nie wzmocni. W sensie... Do 4 by się wzmocnił, ale... Bo by go wyznawca meluzyny wzmocnił, nie? Ale no nie wiem, czy to ma sens. Najpierw zagram może łzy syreny tak o, dla hecy. Ktoś ma coś pod elfy, bo testuje lipa. No wysyłał Madhouse, nie wiem, czy jest jeszcze Madhouse. Madhouse wysyłał deczek pod elfy. Ja sobie zresztą chyba go zaeksportowałem. No i mówił, że tam 6-0 chyba zrobił. Na starcie. Wormsy, oczywiście, że będą wormsy na przedłużańcu. Jak się wiesz, jakoś tam przedłuży, no to na pewno będą, nie? Wiadomo, że główny content na przedłużańcu, powiedzmy te pierwsze 12 godzin, no to jest gwint, nie? A później dopiero w nocy się bawimy w jakieś takie odchyły typu wormsy czy inne śmieszne gierki z wami, z bykami. Dobra, ciachnę z tu meluzynkę. Myślę, że nie zaszkodzi. Tak. Naraz obaj, byku, trzymaj się. A nie, bo tu się żegnałeś dla żartów, tak? Jak ja poszedłem dać jedzenie, aha. No to fajnie, to miło. A ja się chciałem to żegnać. Teraz wjeżdża Drakkar Dimun. Nie? O. Nie ma lepszego obucha niż twarda czaszka. Oczywiście kataklizm jak zwykle precyzyjny. No i jak żeby inaczej. Nie wiem, czy jest sens tego wysłannika dawać tutaj. Tylko po to, żeby się troszkę meluzyncia wzmocniła. No bo padnie pewnie, nie? O wiele prościej teraz będzie go zabić. Może wąż rzeczny, niebezpieczny. No w sumie. Dobra. Ja nie mam Nilfgaardu pod porwanie, ale chętnie porwałbym czyjś deczek z porwaniem. Bo myślę, że też ten Kolgrim ma teraz jakiś tam sens, nie? Trochę w sumie lipa. No ale takie mamy realia. Ale cieszy mnie, że te elfy ponoć mocne są. Jakieś tam pogłoski słyszałem gdzieś, jak sobie zanim odpaliłem streama, byłem u innych streamerów, to podobno niestety te krabopająki... No średnio, nie? Przykro to słyszeć oczywiście. Ach, kurde, on mnie tu złapie na równych, ten typ. Nie wiem, co ja bym miał tutaj grać, żeby to ogarnąć. No proszę. Rzeczywiście. Na końcu wszystko to chłonie morze. No niestety tylko jedna żabnica. I co? Padnie z czegoś wysłannik? Ja wiem z kogo. Zbiorna Storm Ursona. To jest mój typ, a wasz? Ewentualnie? Cieszę się, że się pomyliłem. Dwa hity zgarnął Morskie Wysłannik. Dobra, ważne, że mogę sobie przynajmniej z megaskopu stworzyć jego kopię kolejną, ale z drugiej strony to w sumie tak czy inaczej mnie facet łapie. Dobra, najwyżej z kartą straty wejdziemy w tą następną rundę. No i tyle, no. Nie wiem, co bym mógł tutaj innego zrobić, szczerze. Ewentualnie Fulmara. Sztorm. Jakiś... A. No nie wiem. I co, tutaj też bym musiał to zrobić, nie? Chociaż czekaj, nie, bo tam... Nie, zrobię tak. Tu Meluzynie się odnowi rozkaz, nie? No i będziemy myśleć zaraz dalej. Raz go... A, o! Okej, wyprzedzamy go cały czas. Jakoś tam ledwo, co prawda, ale no nie wiem, jak wyciągnie swoje karty pułapki typu jednorożce, no to na bank jest po nas. Jak tam flaminka. Słabo dosyć. Dosyć średnio. Szkoda, że ta druga żabnica tutaj, nie? Wpadła. No szkoda, na Bluecoinie tutaj, kurde, są ciężarki po prostu, no. Nie da się ukryć. No i co, ja mam grać Kelpie? Kurwa, w sumie. Czemu nie? Dalej go, dalej jakoś trzymamy fason, nie? Względnie. Ja Kolgrimem przed aktualką na poranku 12-1, a teraz dostał buffa. Aha. No to widzisz, Matrix. No to nic, tylko się cieszyć, nie? Podajcie, kto jeszcze nie był na... filmik, co dzisiaj wrzuciłem z omówieniem aktualizacji i kart Nilfgaardu. Podesłałem wam linkacza, możecie podbić jakieś zasięgi w tych ciężkich, gwintowych czasach. No, wypada wspierać twórców, którzy zostali na polu bitwy, na placu boju. Okej, wow, udało się. Nie no, super, chociaż zainwestowaliśmy konkretnie, nie? No ale dobra, jest, wiesz, nabita Meluzyna trochę chociaż. Siema TR Alan, dzięki za follow TR Alan. Cześć, cześć. Siemano Michał. Jak tam Michael Byku? Jak nowy sezon? No na razie mi się podoba, bo wiesz, dobrze mi idzie po prostu tym deszczykiem. 4-1 mam tym deszczem, no to spoczko, nie? I to wiesz, pierwszy raz w sumie zacząłem sezon na proranku, nie? Pierwszy raz w tym top 500 skończyłem. Więc... no nie wiem, chyba spoczko. Wezmę długą rundę. Ciekaw jestem, czy on dysponuje wiewiórką. Oby nie. Ale kurde, no powinien sobie włożyć, nie? W obecnych realiach. Jak nie, to świetnie. Okej, niezły mulligan. No nic, tutaj jeszcze brakuje nam Fokusji i Krakena. Do szczęścia, do pełni szczęścia. Pas. Dobra, dzięki Saboj, zostaw kropkę, kreskę, dwukropek, trzykropek, czterokropek, średnik, myślnik, nawias, apostrof. Pewnie. Kraken. Ludzika potrafisz narysować nawet z tych. Co ty dajesz w ogóle? Ludzika nawet no zrobisz. Wspaniale. Przed siebie wytrwale. Dobra. O, ale podociągane. Uhuhu. No, no. Kurwa, tylko że nie. Fuck, jeszcze się mogę stary zaciągnąć, nie? Jasne. No nie. Błagam, bratku. Nie no, ale ze szturmem. Bez krakena i fukusji. I patrz, wiecie co? Dostanę kruka posłańca. O, przynajmniej... Dobra, okej. Okay. To ten syn. No dobra, okazało się, że facet faktycznie nie miał wiewiórki. Miał natomiast jej starego, silniejszego. Wiewiórkę na sterydach. Holy fucking shit. No nic, no to od razu tą meluzynę muszę tutaj wskrzesić. Gorzej, że pewnie w nią pójdzie zakazany rytuał. No ale... No cóż. Na bank grają cały czas ten rytuał, nie? No przecież. Czemu by mieli nagle przestać? Niedobrze. Dobra, weź coś, rzuć jakieś jednostki. Kto ma wisieć, nie utonie. Myślę, że te elfy super, 0,2 jak na razie. Aha. No to zażalenia tutaj nie do mnie. Ta. Żądało morze. I po zawodach. No dobra, no. To czas chyba najwyższy. To chyba ostateczny impuls do przetestowania czegoś nowego. No to jak to przerżnę, no to 7 gierek rozegrałem deszczem, 6 gierek deszczem, bilans będzie 4-2. O dobra, siema Fara, siema byku kierowy, siema. Siema Fara. Jest już tutaj z nami Fara. No cze? No tak, a on ma jeszcze Nekera i kompas, a ja mam harfrę i łzy syreny. No, bez specjala, przynajmniej, ło. A nie, to jak bez specjala to git, to nie, to jeszcze to zrobimy. Nie. Otóż nie tym razem. Dasz ten dek? Chętnie, ale nie da się udostępniać talii. Serio. Ty. Ej, ten Xavier to jest stary taki game changer. Tylko szkoda, że nie miałem... Kurwa, w sumie... Szkoda, że tego Krakena nie było, to bym go przesunął do tyłu po prostu, nie? A tak to on mi przecież sukcesywnie tutaj bestie usuwa, przez co Flaminka będzie słabsza, więc ja ją już teraz zagram. No, ale Flaminkę oceniam naprawdę super, bo nawet teraz weszła mi najsłabiej. Raz mi weszła za 14, teraz za 12 i raz za 22. Także to było naprawdę grube. Kurde, muszę harfę zagrać. Deszczyk się nie spełni do końca. Ojej, jak cudownie. Nie wiem, może z Krakenem byśmy to ogarnęli w sumie, nie? Jakbym mu przesunął to Xaviera, to na pewno lepsza by była Flaminka. Patrz, on kompas mu nie działa, nie? Kompas mu się zepsuł. Więc... Słuchaj. Ej, kurde, może byśmy tu normalnie z kompasem... przepraszam, z Krakenem ogarnęli, nie? Stary, o który jutro przedłużony? O 13 zaczynamy, Michael. O 13 zaczynamy i wiesz... No, tam ta podstawka to jest zawsze 4 godziny, nie? No. No nie, no troszkę szkoda, kurczę, że tak to... Ej, to było do wygrania chyba normalnie. Znaczy, no, z tym Krakenem. Belweder, siemano! Ta ryba znika, jak nie ma tutaj deszczu w żadnym z rzędów. Belweder, dzięki byku za subika. Dawaj mi tam znać, kiedy się słyszymy na prywatnych. Teraz wróci ta ryba, jak zrobię tak, o. Powiedzmy, nie? Średnio się to opłaca, ale... Belweder, dzięki ci bardzo za subika z Prime'em, za 15 miesiąc, chłopie. Szmat czasu.